Bardzo serdecznie gratuluję. Tak jak powiedziałem, wszystkim Państwu, wręczając te nominacje, z całego serca gratuluję i życzę powodzenia, wszelkiego powodzenia i w tej służbie sędziowskiej, asesorskiej, i także w życiu prywatnym. I chcę od razu na wstępie bardzo mocno zaakcentować, że kiedy gratuluję Państwu, to jednocześnie gratuluję i dziękuję Państwa najbliższym za to, że są z Państwem, za to, że wspierają Państwa w Państwa służbie sędziowskiej, w państwa pracy, która przecież nie jest pracą od godziny do godziny. To jest taka praca, że wykonuje się tyle obowiązków, ile jest potrzebne. Ogromnie im za to dziękuję i za to, co do tej pory i za to, co będzie teraz po tych nominacjach, kiedy zostaliście Państwo, czy to asesorem, tak jak pani asesor, czy sędziami, tak jak Państwo, którzy otrzymali poza nominacją także i sędziowskie łańcuchy atrybut władzy sędziowskiej, czy Państwo sędziowie, którzy otrzymali awanse. Gratuluję Państwu z całego serca i nie odnosząc się w ogóle do Państwa wiedzy merytorycznej, jako że tą z założenia przyjmuję jako doskonałą, chcę powiedzieć o dwóch prośbach, które mam do Państwa z punktu widzenia tego urzędu prezydenckiego przy wręczeniu tych nominacji do wykonywania władzy w Rzeczypospolitej Polskiej: władzy sędziowskiej, władzy niezwykle ważnej, nie tylko państwowo bo wymiar sprawiedliwości jest bez wątpienia jednym z najważniejszych filarów państwa ale także ogromnie ważnej społecznie to znaczy to przez państwa służbę sędziowską społeczeństwo wyrabia sobie opinię na temat wymiaru sprawiedliwości ale przez państwa służbę sędziowską społeczeństwo wyrabia sobie również opinię na ten temat czy Polska jest państwem sprawiedliwym czy jest państwem w którym tej sprawiedliwości brakuje, czy jak niektórzy czasem mówią, wręcz jej nie ma. I nie ma się, proszę Państwa, co oszukiwać. Dzisiaj ta ocena cały czas nie jest oceną dobrą. Ona musi zostać poprawiona. I o to Państwa bardzo proszę. Na to składa się kilka aspektów. Po pierwsze, proszę, żebyście Państwo zawsze pamiętali o tych przyrzeczeniach, które Państwo składaliście. Kierować się zasadami godności i uczciwości. Uczciwość. Oczywiście sprawa jasna, ale godność to z jednej strony godność sędziego, sądu, urzędu, który sprawuje. Oczywiście niezwykle ważna, bo ludzie muszą szanować sądy. I w związku z tym muszą się także i do sądów odnosić z szacunkiem i tego trzeba wymagać. Ale z drugiej strony tu nie chodzi tylko o godność sądu i sędziego, tu chodzi także o godność podsądnego. Tu chodzi także o godność strony, każdego innego uczestnika postępowania. Proszę żebyście państwo Zawsze o tym pamiętali i uwzględniali to. Żeby się także i zachowywać wobec stron godnie. To niezwykle ważne i o to Państwa proszę. I z tym łączy się drugi element. Ludzie bardzo często przychodzą do sądu raz jedyny w życiu załatwić jakąś swoją sprawę. Na podstawie często tej jednej wizyty wyrabiają sobie tą opinię, o której wspomniałem. O wymiarze sprawiedliwości, o sędziach w Polsce. Proszę, żebyście Państwo każdą sprawę i każdego człowieka traktowali w sposób indywidualny. Ja wiem, że to jest trudne, zwłaszcza kiedy mijają lata i rozstrzyga się sprawy podobne. Ale proszę, żebyście Państwo za każdą sprawą zawsze widzieli tą jednostkę ludzką, która ma tą swoją sprawę dla niej jedyną. To jest bardzo trudne. Ja wiem, jest duża naturalna skłonność do popadania w rutynę. Ale proszę, żebyście się państwo zawsze starali, żeby tak właśnie indywidualnie traktować każdą sprawę i indywidualnie traktować każdego człowieka. Ogromnie mi na tym zależy. Także jeżeli chodzi o wyjaśnianie motywów swojej sędziowskiej decyzji, swojego rozstrzygnięcia, tak, żeby ten człowiek miał wytłumaczone i żeby zrozumiał, dlaczego sąd w jego sprawie zdecydował w taki, a nie inny sposób. To ma ogromne znaczenie dla poczucia sprawiedliwości dla poczucia tego, że sądy są rzetelne, że sprawa została porządnie rozpatrzona. Bardzo Państwa o to proszę, żebyście w swojej praktyce, w swojej służbie sędziowskiej zawsze o tym pamiętali. I wreszcie rzecz ostatnia, a mianowicie jesteście Państwo wszyscy ludźmi życiowo doświadczonymi. Każdy z Państwa ma już jakiś swój bagaż doświadczeń. Oczywiście litera prawa jest niezwykle ważna. W orzekaniu sędziowskim. Ale ja powiedziałbym, że tak samo ważne jest i doświadczenie życiowe sędziego. Była kiedyś, nie wiem czy Państwo pamiętacie, taka reklama, w której aktor odgrywający sędziego pochylał się nad stołem sędziowskim i mówił: Sędzia widział ten mecz. Więc proszę Państwa, chodzi o to, żebyście Państwo orzekając. Patrzyli także przez pryzmat swojego doświadczenia życiowego, bo to jest między innymi właśnie zachowanie uczciwości, także tej wewnętrznej uczciwości wobec samego siebie. Że ja orzekam tak, jak rzeczywiście jestem tutaj przekonany, że powinno być orzeczenie, bo ja też znam takie sytuacje i wiem, że to jest zazwyczaj tak i tak, a tu nie ma przekonujących dowodów, które wskazywałyby na to, że jest inaczej. Można mieć wątpliwości, ale przekonujących nie ma. A moje doświadczenie życiowe mówi tak i tak. I w związku z tym podejmuje to rozsygnięcie, i ono z mojego punktu widzenia jest lepsze. I proszę, żebyście Państwo takim zdrowym rozsądkiem i pewną logiką osobistego doświadczenia życiowego też się kierowali, bo to jest właśnie patrzenie na sprawę drugiego człowieka, tak, jak patrzeć na to powinien człowiek. To jest moja prośba do państwa. I jeszcze raz powtórzę tą ogólną. Proszę państwa usilnie, abyście budowali swoją służbą sędziowską autorytet polskiego wymiaru sprawiedliwości. Autorytet, który jest tak bardzo od lat nadwątlony. Trzeba go stanowczo przywrócić. Możecie to zrobić tylko państwo swoją służbą, swoim życiem, tym jak ludzie postrzegają państwa jako sędziów, jako tych, którzy tą niezwykłą władzę nad nimi pełnią, bo to jest niezwykła, wielka Władza nad człowiekiem. Jeszcze raz serdecznie gratuluję Państwu, gratuluję najbliższym, dziękuję za przyprowadzenie młodzieży i najmłodszych. Cieszę się, że też brali udział w tej uroczystości i życząc państwu i państwa najbliższym wszelkiego, wszelkiego powodzenia we wszystkich sprawach i tych zawodowych, służbowych, i tych domowych. Jeszcze raz Państwu gratuluję. Dziękuję.